przeszła. Dobra, cięcie. Cześć kochani, z tej strony kanał Hamax TV, witamy dzisiaj na Warszawa, coś tam. Co to jest Warszawa? Warszawa, Wilno, Zacisze, ale teoretycznie to Stary Główek, chyba nie wiem, się nie znam na tym, mało ważne. Dzisiaj chcemy wam pokazać, jak ludzie bawią się właśnie tutaj, tutaj właśnie na tej imprezie, ale też będziemy zaczepiać ludzi, jak mi się oczywiście uda zaczepić ludzi, bo nie wiem, nie obiecuję. I będę się ich pytał, wiatr wieje, pewnie to zaszumi, ale mało ważne. I będę się ich pytał, co sądzą o nowym filmie, który niedługo powstanie na naszym kanale. A ten film będzie miał swój tytuł i będzie pod tytułem Daj buzi albo z liścia. No i udało się. Dobra, idziemy dalej. A ty gdzie? W dupie. Dobra, kochani. A, nie kochani, co ja mówię, dobra, mało ważne. Tu macie przycisk subskrybuj. I ten sam przycisk macie u siebie w dolnym ekranie. Także wciskajcie go, pojawi się dzwoneczek. Wciśnij dzwoneczek, będziesz na bieżąco z filmami. No ale oczywiście pomożecie nam się rozwijać, kurwa. Na naszym kanale powstanie nowy film. Jakbyś mogę trochę bliżej z kamerą. I mam tak. W ciągu tygodnia powstanie film i będzie tak. Daj mu buzi albo splaskacza. Taki będzie film. Co pan o tym sądzi? Czy taki film warto robić na YouTube? Jeśli mam taki zrobić, czy pan jest przeciwko takiemu? A czy jak pan to sądzi? Jak mam, no bo jak chcę to wrzucić, dlatego pytać ludzi, czy warto to zrzucać, czy może ludzie są przeciwko temu, żeby to robić? Może też trzeba się zastanowić, jaka tam treść jest w tym filmie. A czy bo... w sensie tak, że będę zaczepiał ludzi, tak? I będą, będzie dwóch chłopaków i dziewczyny będą wybierać. Albo dam mu buzi, albo... Czy taki film może powstać? A czy, pan zdaniem, czy pan to obejrzał, jakbym to wrzucił? Myślę, że jeżeli będzie to zrobione z poczuciem humoru, tak, no bo chodzi o humor. To jest fajne, ale większość ludzi jakoś nie ma poczucia humoru. No nie, no nie ma, nie ma. Jakoś tak ale chodzi o pana, ja wiem, że ludzi ma, chodzi o pana. Myślę, że to mogło być fajne, no. Tak? No i tyle, no. Tak, oczywiście. A cześć. Mam takie wrażenie, że pan zrobiłby dobry film. Tak? No właśnie, właśnie, dobre podejście. I właśnie o to mi chodzi, zabić pytam ludzi. Dziękuję, piątka. I to wszystko, dziękuję. Nie robić, nie mieć zmartwień, dobre piwko w ciebie pić, leżeć w trawie, liczyć chmury, gołym i wesołym. Ale coś się przerwało znowu. A prywatnie, być blondy. Młode się z każdym dnia, chyba to się wyrosło, proszę pani. Kogo pani szuka? Dziecko, dziecko tej pani, którą pani... Stajemy, tańczymy. No pani takie ładne sypa, wiesz, dlatego tak szybko kupanie. Zapraszamy, proszę bardzo. Stajemy. Pani idzie, jak pani pójdzie, to pan tak. Dobra, to pierwszy. Raz, dwa, trzy, nie poszło. No to nie, raz, dwa, trzy, było, końcaka poszła. No brawo! To za Aleksandrą może poszła mama przyszła. Brawo! Gdzie jest fajnie, co? Na boczku z tyłu marszu. No jak? A nóżką ruszyć? A którą? Prawą, lewą? Prawda? Czy bardzo? Która? Lewa czy prawa? No to zapraszam. Jak w moim życiu pojawiła się piękna dziewczyna, to nie sen. Mało figla na niczym cud.
szczęścia mu. A ja tak powiem, że moim dzisiejszym sukcesem będzie to, że ja panią wyciągnę do tańca. No zapraszam, naprawdę, no. Łaska wskazuje, że jednak trzeba. Przypilujemy, no. Naprawdę. Ciężki temat do zgryzienia, ale damy radę. To wszystko w sensie czasu, nie? Zainspirowałeś tą piosenką, zobacz, ale. No to jeszcze tu mam panów. Tego pana w trampkach już widzieli po tamtej stronie. Chcemy tańczyć? No to tańczy. Przejemy. Moja dziewczyna patrzy często w oczy me i nie ukrywa, sprawia mi przyjemność. Jak ją kocham, tylko moje serce wie. Ariu! Mnie całuje, oddał mi jedno. Jej ramiona ukojeniem dla mnie są. Bo czy nie czuję, jak smakuje mi. Pewnie. Każdą chwilę pragnę ofiarować, bo słychać. Czekanie to jest taka rzecz, że można czekać i czekać i czekać, zwłaszcza na dzieci na kochanie. No i nóżka do nóżki jedzie, a dziecko przyprowadzi mego co? A szanowne panie, zapraszam do troszeczkę bardziej do szereczka, bo tu można stracić słów, bo jest za głośno. Dobrze, słuchajcie, na pewno jest to super fajne, że jest was tyle osób na tej pierwszej, bo gdyby to była piąta, dziesiąta, to pewnie to było na tyle ciasno, żeby nie było parkietu. Mamy takie sygnały, jak się ludzie bawią, że mówią, jest fajnie, bo duży parkiet. To nie jest taki wielki, ale ponieważ jest was tyle, to każdy może znaleźć swoją przestrzeń, zabawić się, potańczyć, zrobić obroty i tak dalej.
Bartek, jedziesz? Bartek jedzie dalej, słuchajcie, jest z nami DJ Skorp, który prowadzi tą imprezę. I gra muzę tylko dla was! Tylko dla was! Tylko dla was! Do wieczora.